sponsorem programu jest Motorpol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku programu Hej Śląsk, a dzisiaj nasze studio odwiedził Diego Zivulic, defensywny pomocnik Śląska Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry Panowie. Diego, pół roku we Wrocławiu, a już wywiad w języku polskim. No tak, widzimy jak to będzie wyglądać. Tak. Na pewno piłkarskie rzeczy to na pewno już umiem, tak, a teraz kiedy będziemy gadać to o życiu, tak myślę, że się domówimy, tak, dogadamy, tak. Dogadamy, ile ty znasz języków? Tak, mówię 4 języków, 4-5, tak, a jeszcze k tomu jeszcze rozumiem 2, jeżeli że jestem se niemiecki uczył, ale to nie wygląda nic moc, tak. Czyli znasz tak, angielski? Angielski, włoski, czeski, trochę polski, a chorwacki, jeżeli to z domu, tak. Wiadomo. Tak. Powiedz proszę, dla młodego piłkarza, może porać młodemu piłkarzowi, warto się uczyć języków? W życiu piłkarza są chyba potrzebne, prawda? Tak, potrzebne. Myślę, że na pewno jest potrzeba umieć po angielsku, jeżeli każdy młody piłkarz chce grać w topie w Europie, tak myślę, że musi mówić angielski. A kiedy zagraje pak w tej ziemię, która ma inny język, tak myślę, że musi zacząć uczyć się po języku, gdzie graje piłkę, tak. No tak, żeby udzielać wywiadów w telewizji. Tak, udzielać wywiadów czy nie, to zależy na zawodnikowi, ale myślę, że to pokazuje szacunek dla ziemi, a zespołu, do któremu ten zawodnik przychodzi. A powiedz, imię Diego. Mhm. Skąd taki pomysł mieli rodzice? Tak, to jest... No bo to nie jest chorwackie. Nie, prawda? Tak, to macie rację. To nie jest chorwackie nazwisko, imię, ale moja rodzina, jesteśmy blisko włosku. Tak, oni lubi się im ten język, a ja od mala się uczy po włosku w szkole, a ja mam też brata, który jest starszy, urodzen 4 roki wcześniej, tak, i oni nie chciały mu dać to imię, jeżeli Maradona był w topu. 4 lata przed twoim urodzeniem, tak. Król Neapolu. Tak. Zanim trafiłeś do Polski, grałeś między innymi w Czechach, zostałeś nawet mistrzem Czech. Co się w Czechach mówi o trenerze Lawiczce? To jest znana postać? Tak, to jest na pewno, myślę, że bardzo, bardzo dużo roboty pokazał w Czeskiej Republice. Zrobił ze Slovanem Libercem, był mistrzem i z Spartą Praga. Tak, myślę, że nie jest dużo trenerów, którzy pokazali taką jakość, a zrobili dwa mistrzowskie tytuły z dwiema innymi zespołami. Tak, myślę, że na pewno jest pomiędzy 3 najlepsi trenery w Czeskiej Republice. A ty słyszałeś już o polskiej lidze, zanim do nas trafiłeś? Tak, słyszałem o polskiej lidze bardzo dużo pozytywnych rzeczy, które mi gadali zawodnicy, którzy tutaj już grali. Tak, oni mi gadali, bardzo dużo mówiłem
z Radekiem Dejmekiem, który jest teraz w Katowicach, w WKS Katowice. Myślę, że to jest w drugiej lidze, trzeciej, tak? A on mi, jakśmy byli na Cyprze, tak mi bardzo dużo pozytywnych rzeczy gadał o polskiej lidze, jeżeli on był w Koronie Kielce dużo, dużo czasu. On był i kapitanem, myślę, tak. A powiedz, jest różnica pomiędzy czeską ligą, cypryjską ligą, a polską ligą? Tak, każda liga wygląda inak. Są tam inne zasady, które są dôležité w każdej lize, tak myślę, że Česko ma jedną rzecz, Polsko inną rzecz, a Cypr trzecią rzecz, tak. Ale jest tam różnica między trzema ligami, ale ogólnie myślę, że jest piłka, tak. A pak ten, jak to wygląda na boisku, to jest to samo, jak angielska wygląda inak niż hiszpańska liga. Tak, ale piłka jest do końca piłka, tak. Myślę, że każdy zawodnik jest zawodnik, a może grać w piłkę. Zagrasz w piątek w meczu z Górnikiem? Tak, to nie wiem. To nie wiem, jestli zagrają czy nie. To jest, my przygotowaliśmy się ten tydzień, który przygotowujemy na mecz z Górnikiem i uvidíme, jak to będzie. No. To decyzja trenera. Tak. A ty wolisz grać na środku obrony czy jako defensywny pomocnik? No tak, jako defensywny pomocnik graje już dużo lat i profesjonalnie w piłkę graje tylko, ale większość czasu graje na postu szóstki. Tak, ale i kiedyś zagrałem i na postu stopera, to defensywnego obrońcę, to średniego obrońcę. Tak. Z kim się lepiej tobie gra na środku obrony? Z Izraelem Puerto czy z Piotrem Celebanem? Nie, dla mnie obie piłkarze pokazali dużo roboty. Izrael Puerto w tuto sezonu, ale szacunek na Celebanem, który ja przychodzę tylko 6 miesięcy jestem tutaj, ale wiem, że on okazał dużo roboty i Mariusz Pawelec też, tak, to są bardzo doświadczeni zawodnicy, którzy mają bardzo dużo doświadczeności w ekstraklasie i muszę żyć, że każdy zawodnik, z którym grałem, sobie graje dobrze. Powiedz proszę, bo kibice pytają, dlaczego tak rzadko strzelasz z daleka? Bo raz strzeliłeś, trafiłeś w poprzeczkę. To chyba tylko jedna taka próba. Tak, to jest to pytanie. Dostałem dużo czasu, ale to jest tak, że kiedy my atakujemy, tak jest zawsze muszę być jeden w tej okazji pomocnik, który pomaga, więc kiedy by oni išli do kontry. Tak to jest więcej to, że kiedy grałem tu szóstku, tak jestem więc jakoby na pomocy średnim obrońcom do defensywy. Tak pokud je jeden pomocnik więcej do ataku, ten drugi musi zabezpieczyć do tylu. Rozumiem. Grałeś w młodzieżowych reprezentacjach Chorwacji. Tak. Jak wspominasz tamten czas? Tak, ten czas jesteśmy wszyscy szczęśliwi, pokud mamy taką okazję, abyśmy reprezentowali swoje ziemię. Tak myślę, że to samo jest w Polsku dla Polaków. Tak. Ale tak, to byli czasy, kiedy byłem młody, tak, ale było tam wielka konkurencja, ili że dost zawodników teraz graje na topowym poziomie,
I myślę, że to była bardzo, bardzo dobra doświadczenie dla mnie. Wierzysz, że Śląsk Wrocław może zostać mistrzem Polski w tym sezonie? Tak, myślę, że jest tam dużo roboty, które byśmy musieli zrobić, ale myślę, że idziemy dobrym kierunkiem, a i sami widzicie, że jest to wszystko możliwe tutaj. To jest ostatni zespół wygraje z pierwszym zespołem, a jest to bardzo, bardzo, bardzo takowe do przodu, do tylu. Tak nie wiemy co, a jak. A jeżeli ostatnią sezonu wygrała Piast Gliwice, która po pierwszej części sezonie skończyła na szóstym mieście, tak jest wszystko możliwe. Znasz już dobrze Wrocław? No, znam to, co potrzebuję, tak. To znam to rynek, kolem rynku jest, ale jako miasto jest bardzo, bardzo, bardzo pięknie i lubi się mnie, bardzo się mnie lubi. I kiedy teraz jak grałem i w Czesku, grałem i na Cyprze, tak każde miasto, do którego idziemy grać piłkę, tak jest przy tym European Capital of Culture. To jest kulturne, tak to było Plzeń, był Pafos. Pafos też, też nie wiedziałem. I też jest, wiem, że był Wrocław, a ten to rok jest Rijeka, z której jestem. Tak. Z której jesteś. Tak, tak, tak. A powiedz, co ty jesz we Wrocławiu, w restauracji? Co ci smakuje? Tak, mnie smakuje wszystko, tak, ale myślę, że miałem trochę problemu, kiedy przychodzę tutaj, jeżeli w Polsce jest trochę inaczej jak Czesko i jak Chorwację, ale jeżeli już byłem w Czesku, tak już wiem, mam jakąś doświadczenie, że ta jedla jest trochę inak. My nie mamy smażonego sera. to wiem, ale nie jedł sam zase dużo smażonego sera. No tak. Ale ja smakuję wszystko, tak to zależy jak człowiek, kiedy przychodzi do ziemi, tak to czasem to i lepiej. A piwo pijesz? No tak piwo jest było więc w Czesku ma lepiej. No wiadomo. Tak, ale inaczej tak nie mam problem z piwem, no tak to jest kiedy jest okazja, tak nie mam problem z tym. A powiedz, bo dużo Polaków jeździ do Chorwacji na wakacje. Ja w tym roku jadę tam pierwszy raz pod Dubrownik. Jakie są najlepsze takie smakołyki chorwackie? Co w Chorwacji się je? No, wszyscy wiecie, że są to ryby, tak, ryby, dużo ryby jest w Chorwacji, ale myślę, że też to zależy na części ziemi, gdzie człowiek jest, tak, mamy i gulasz dobry też, ale jemy z makaronami, a tak dalej, to co w Czesku, kiedy powiedziałem, to oni były, strasznie inni z tego, ale tak, dużo jedl to jest w Chorwacji też mamy. Okej, okay, tutaj kończymy, dziękujemy bardzo, jednocześnie zapraszamy na piątkowy mecz z Górnikiem Zabrze, nie zawiedźcie, bo ostatnio z tą frekwencją było tak sobie, więc wszyscy na Śląsk, wszyscy dopingować Śląsk Wrocław w meczu z Górnikiem Zabrze. To był program Hej Śląsk, a naszym gościem Diego Ziwulicz. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dziękujemy. Sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra.